Dzień dobry, witam serdecznie, jest ze mną Paweł. Eluwa! Witam, słuchaj Paweł, nie jest kolorowo, ponieważ dowiedzieliśmy się o bardzo złych rzeczach na kanale Pawła, a mianowicie Paweł, no powiedz to, czyń honory, jako że ty się o tym dowiedziałeś. Dobrze, tylko że jak wam to powiem, to trzymajcie się ramy. Bo się nie posramy, no. Trzymajcie się ramy, bo się nie posramy, no. Uwaga, uwaga, na Palionowie 2 zabiliśmy pewnego osobnika, który jest bardzo podobny do Steve'a. Co to jest? Herobrine. I to jest ojciec Steve'a. Wow! Nie no dobra, to jest mega przerażające, stary. Ja za każdym razem jak coś się dzieje, to robię sobie dziennik taki. Gdzie ty kurde poszedłeś? Na twoje głowę. Patrz, ja tu mam taki dziennik, to jest dziennik ucieczka Steve. I tu wszystkie rzeczy miałem. Ale pora rozpocząć chyba dziennik, prawda, projekt Herobrine, kurczę, bo tutaj jest sytuacja nie najlepsza. A ja dzisiaj mam zamiar troszkę pośledzić tego Herobrine'a, więc zróbmy tak, biorę książkę, wkładam tutaj i uwaga, nazywamy to dziennik, myślnik, Herobrine, tak to nazwę. Herobrine. Dobra, mamy książkę i jest kolejny dziennik, w którym będziemy mogli to aktualizować. Uwaga, ja lubię takie rzeczy zapisywać, więc tak, kiedy my się tu dowiedzieliśmy? Notatki mam. Który wczoraj był dzień? 11. Dzisiaj jest 11. Czyli wczoraj był 12. Boże, wczoraj 12. 10, czekaj, nie, już się lekko odkleiłem. 10 grudnia w takim razie. Dowiedzieliśmy się, że Steve. Znaczy, że tatą Steve. A nie, dowiedzieć to jest 11. Dowiedzieć to jest 11. A, no to 11. No tak, bo dzisiaj się o tym dowiedzieliśmy. Myślałem, że wczoraj. Dobra, nie, dzisiaj. Dowiedzieliśmy się, że napisałem dwa razy, że dowiedzieliśmy się, że tatą Steve jest, uwaga, Herobrine. No nie umiem pisać! Herobrine z Palionowa 2. Dobra, mamy to zapisane. Dobra, stary, musimy pójść po Dave'a dzisiaj, bo musimy mu o tym powiedzieć. Ja w ogóle mam... To jest stary Dave Zembleje. Musimy powiedzieć. To jest jedyna osoba, której jeszcze możemy o tym powiedzieć, ale dalej na razie tego nie mówimy. To trzeba będzie przeanalizować, komu to warto powiedzieć, a komu nie. Dobra, idziemy do niego na chatę. Chodź, ja pokażę mu książkę, jestem ciekaw jego reakcji, mega. On nawet drzwi otwarte ma, on se wietrzy, w zimę. Dave'son! Derulo. Czekaj, stary, bo mam problem, a wy... Cześć, chłopaki. Cześć, jaki problem? W śmieć, bo tego przyjacielem nazwać nie można. Dał mi rozdymki, stary, dał tego akwarium. Jak ja tu przechodzę, to mnie biją. To raz na jakiś czas, ale widzisz tą rozdymkę tam u góry? Widzę. Ale to jest jakiś troll mocny, co jest grane. Ja nie wiem, czy ona, bo ja nie wiem, czy te bakłażany same tego nie respią. Ja nie wiem właśnie. Aha. Ale idę i wyobraź sobie moje zdziwienie, jak przechodzę to jak gdyby nigdy nic i dostaję hita z trucizną. O, słuchaj, ja mam coś, co na pewno zajmie twoją głowę, wiesz? Patrz, na przykład przygotowałem tutaj taką książkę. Przeczytaj sobie, co w niej jest napisane. Nie, już tak od razu, bez no. tego. Dziennik. Dowiedzieliśmy się, że tatą... Co? Czekaj. Tatą Steve'a jest... Spalionowa 2, ten stary, co my go zabiliśmy? No, stary, no, dokładnie. Yeah. Paweł się o tym dowiedział, ale cicho, nie możemy tego nikomu mówić. Ja to piszę tylko w dzienniku, odejmij mi ten dziennik. Co ty, czekaj, ale tatą... Jo. Ej, to co teraz, Steve nie jest zły na nas? My zabiliśmy jego starego, tak? Dobrze? No ale właśnie nie wygląda na to, że on nie jest do końca zły, bo on sam teraz ma takie podejście jakby do tego dzieciaka, co jest teraz, że on też jest zły, nie? Jakby... A, to Herobrine to jest bankart w rodzinie, czarno? No, tak. No tak by to można było nazwać. No i słuchajcie, ja dzisiaj postanowiłem, że trzeba bardziej przyjrzeć się temu tematowi, więc ja mam przygotowaną potę na niewidzialność. Pytanie, czy wy macie jakąś potę na niewidzialność? Mam. No znajdzie się, ale poczekaj, bo ja tego nie rozumiem, czyli ojcem tamtego Herobrine'a, co my go zabiliśmy, tak. Był Steve? Tak, no. A ten Steve'a pierwszy. Tamtego Herobrine. Tak, i to tak się zapętla właśnie. Nie wiem, który to już jest z kolei Herobrine, a który to jest z kolei Steve, nie? Nie a wiadomo. To ja mam jeszcze ciekawsze pytanie. Dobra. Przecież ty też na Wojanowicach zabiłeś Herobrine'a. No tak. To też czyli... musiał być z jakiejś z kolei. Czyli to może był stary. Czyli czekaj. Fajne uniwersum. Czyli jak wy zabili... A kto zabił pierwszy Herobrine'a? Może zabiliśmy pradziadka Steve'a. Tak, wy zabiliście dziadka Herobrine'a, którego my zabiliśmy. Ja wolę, ale... To się odwala! Jakie to jest uniwersum? I ja jestem ciekaw, jak długo to się zapętla, bo Herobrine to jest od początku Minecrafta, nie? Czyli jakiś pra Herobrine był z jakieś 15 lat temu już chyba.
Yo. Ale czajcie to, jaki dla nas jest zaszczyt, że my o tym wiemy i u nas jest aktualny nowy, który może kiedyś będzie w jakiejś innej wiosce? To prawda, to prawda. I ciekawe właśnie, co by trzeba było policzyć, ile ich już było. Dobra, słuchajcie, lecimy pod dom palionki Steve'a i oczywiście, no teraz już Hero Braina. Pijemy tą potę i zobaczymy, dokąd nas zaprowadzą i zobaczymy w ogóle, jak się zachowuje ten Hero Brain, bo to jest dla mnie najważniejsze. Ja chciałbym w dzienniku zapisać, jakie on ma zachowania i co się z nim dzieje tak dokładnie. Żebyśmy mieli dokumentację całą, prawda, przeprowadzoną. Bo jak lekarz, to ja lubię w dzienniku napisać. Nie, wszystko zapisane pod ręką, nie? To jest no, taka podstawa. No, bo później jak nie pamiętasz, to sobie patrzysz i mówisz, aha, czyli tak. Aha. Czyli jedno. No, to prawda. Dobra, ja myślę, że możemy już wypić. Tam, do dna. Niech, na hej, now. Dobra. O, mamy dobra. To. Dobra, dawajcie, lecimy. Idę tam, zobaczymy. Czy oni są w ogóle na chacie? Jest palionka z Hero Brainem. Czy jest Steve w ogóle? Ja myślę, że Steve to się załamał, on gdzieś chyba poszedł. O kurde, spadłem. On gdzieś... Gdzie spadłeś? Widzę ich. Hero Brain leży w wyrze. Dobra, no faktycznie, leży. Sobie, no. Dobra, czyli na razie jest wszystko git. Dobra, ja ogólnie mam zamiar wejść jakoś na chatę, tylko kurczę, są zamknięte drzwi. I ja bym chciał przeszukać jakieś skrzynki, czy tutaj jest coś poukrywanego. Co to jest z tyłu tutaj? Łojeny, tu jest jakaś kaczka powstała. Ze śniegu. Kaczka. Jakiś taki bałwan kaczka, albo to bałwan może miał być, ale wygląda jak kaczka. Nie wiem, co to. Faktycznie, bałwan kaczka. Przypomina skina, nie wiem, czy pamiętacie, Kluca. O, tak. No. Tak, to prawda, no. I może dobra. Ten młody wybudował. Może tak. A młody tak. Wziął ci bloki i zaczął budować. Ty, a czekajcie, a czy Kloc pamięta Hero Braina? Nie. Nie. Czyli oni się nie mieli okazji nie w ogóle poznać. Dobra, no nie. Dobra, uwaga, wchodzimy do środka chyba, co? Bo nie wiem, czy tak mamy zapaszać. Ej, dobra, ty dziś jak wstał. Już, trzeba wstać, chodź, idziemy. Dobra, ej, palonko do niego coś gada. Idą na spacer, o dobra, to... Raczkuję. Właśnie jestem ciekaw, co dokąd nas to zaprowadzi. On póki co jest tak niewinny, że mi jest aż go szkoda, nie? Ale ja to tak z rezerwą do niego podchodzę. Dobra, ona coś mu będzie żarcie robić chyba, czy co? Łapie muszko! Dobra. Czy on lubi jabłka? Jest jedzone, albo nie. Ale zje to? Nie wyrzucił! Ale pa, jak zasuwałeś na nóżkach, już nie raczkuje, pa! Nie, on tylko udaje, on sprawia pozory takie tylko. No, patrz. On udaje! Dobra, patrz, ale matka jak zna dziecko, nie? Że ona wie. A on ją próbuje w konia zrobić. Mu się nie chce po prostu. Chiatka wącha. On chce, żeby ona go wzięła na łapy, to taka prawda. Pewnie tak, tak. I to jest jak taki pies, co na spacer już przeszedł 10 km i się położył i teraz ciągnij mnie. Dobra, nie wiem, o co im chodzi. Muszę coś zjeść. Ja też właśnie to samo się oddalam właśnie w tym samym celu. Dobra, zjadłem się. Kurde, ale patrzcie na mnie. Wszyscy zgłodnieli nagle. Ej, dobra, no ale co, oni się bawią wokół tego słupa? Co ty myślisz? Nie wchodź, to jesteś za młody na to. Ta palionka to powinna go zabrać na jakieś oprowadzenie po tym palionowie czy coś, nie? Pokazać. Ale wydaje się git matką, szczerze. No, instynkt macierzyński się włączył, nie? Na razie. Zobaczymy, co będzie potem, bo Steve na razie jest najgorszym rodzicem, jakiego widziałem. To prawda, to prawda. On się nadaje do tarcia chrzanu jedynie. Dobra, tam ktoś z was biegał z tyłu. Uważajcie, nie sprintujcie. Jest młody na pograniczu życia. On, kurczę, to nie jest dobrze, że on lubi adrenalinę. To nie jest dobrze, panowie, to nie jest dobrze. Ale to widać, że no, to nie będzie zwykłe dziecko. To już po takich zachowaniach. Tak, to prawda. Dobra, ja zapisuję w książce w takim razie. Uwaga. Niezwykłe dziecko. Co wiem? Lubi adrenalinę. I uwaga, jeden lubi adrenalinę. Dobra, mamy zapisane. Lubi adrenalinę. Dobra, idzie dalej. Dobra, idzie. Idą sobie na spacer. No i git, no i niech sobie zwiedzają, prawda, elegancko. Ja jestem ciekaw, kiedy on się w końcu odezwie. Ja jestem ciekaw bardzo, jaki głos będzie miał Hero Brain, bo zawsze tego pamiętałem tak strasznie. A jako dziecko to chyba nie powinien mieć jakoś mocno strasznego głosu. Ej, dobra, ej, bo go zgubiła ogólnie, nie? Ja nie wiem, co ona robi, ja nie wiem, czemu ona poszła bez... Jak poszła daleko bez niego! To nie jest dobre, że ona go tak z oczu spuszcza. To im się to częściej będzie zdarzało, tym szybciej on będzie chodził swoimi ścieżkami, a to źle wróży. Będziesz miał karę zaraz. Dawaj mu, oczywiście, że karę. Ale mi się wydaje, że takie dziecko nie zrobi dużego dymu chyba. No, to zależy, nie? Jakby to było normalne dziecko, to też bym uznał, że dymu nie zrobi, ale... To Hero Brain. O kurde. Dobra, idzie za palionką ciągle. Dobra, no to niech... No ale się w ogóle nie słucha. On znowu na ten... On w ogóle się nie słucha. Dobra, kolejne... Na mosty, nie? Tak, kolejne... Na mosty się pcha. Kolejne spostrzeżenie. Wody, uwaga, dwa. Kratki wody skoczy zaraz.
nie umie, nie słucha. Patrz co on robi, patrz co on robi. Już patrzę. Co robi? Co ty gadasz, że on skoczy? Dobra, patrzę na niego. To jest mega łatwy skok, powinno mu się udać. No, to też prawda, aczkolwiek to jest dziecko, on w ogóle nie powinien skakać z mostu. Tam, kurde. Jak gadacie. Niech się uczy od małego, nie? Hardcora. No ale stary, jak ty chcesz wychować na tu kaskadera, kurczę, zabójcę, czy jak? Lepiej, żeby się zajął kaskaderstwem niż zabijaniem, stary. No ale jak on będzie kaskaderem dobrym, to on już wszystko będzie umiał. No właśnie. Ja to bym raczej go chciał wychować na takiego, kurczę, właśnie nieudacznika. Patrz, co panionka mówi, ty. Nie patrz na ten sklep, nie można na niego patrzeć. Co? Jak nie można? Oczywiście, że można. Nie możesz. Nie patrz się tu, chodź. No, jakieś pokłony lubi. Tutaj robi pod paliem stylem. Ale rzadko co kto ma dobry kontakt z byłym, nie? Czy tam z byłą, więc no tutaj akurat się to zgadza, Paweł. No, naważyłeś sobie obiadu, który teraz musisz zjeść, no. No właśnie, stary, właśnie. To nie ja, przecież to stary to w ogóle nie jest, to był za związek. No ale no... Wszedłeś z niego świadomie. Właśnie, i wyszedłeś równie... Świadomie. Przecież to nie ty wyszedłeś, ona cię rzuciła. Ale... Ej, czemu on tak ciągle na tej krawędzi ten? Ej, on się w ogóle nie słucha. Ej, tak jak ja myślałem, że on się nie słucha Steve'a i tej palionki się w końcu posłucha, tak on... Co jest? Kurde, spadł! Ja nie mogę. Ty, leży! Leży! Złamał nogę. Nie! Ale leży. No nie! Panowie, piszę do dziennika, że nasze problemy się same rozwiązały. Trzeba robić ten most tak, żeby nie mógł wyskoczyć. Ale patrz, ona zamiast go jakoś delikatnie, to w niego ścieżkami rzuca, żeby się obudził. Ocucić go chciała, no. Nie mogę, nie. Dobra, ale mi się wydaje, że on symuluje. Patrz, jak on symuluje. On nie bez powodu zeskoczył. On lubi tą adrenalinę, spadł, ale on wstał, kurczę, znowu. Stary wstał. I teraz, kurczę, znaczy młody w sumie już wstał. Teraz pytanie w sumie, co dalej, nie? No bo... Tak, no, ale dobra, panowie. Nie lepiej go zamknąć od małego? No, też o tym myślałem właśnie. Dobra, panowie, idziemy stąd. Olewamy to, musimy iść, bo nam się podka kończy. Nie chcę nic mówić, ale mamy ostatnie minuta 30. Zebranie w Palino Stylu, zapraszam. Na zapleczu, gdzieś tam w przymierzalni, uwaga, ja tutaj idę. Na zapleczu. No, na zapleczu, bo to... Jest tam... jak jest mroźnie, muszę od... Tu, uwaga, wchodzę. Widzimy się w szatni. Uwaga, zakładam klatę, żeby mnie tu było widać. Jakkolwiek. No witam. No elo. Dobry. No siema. No siema. Dobra, panowie, ogólnie podsumowanie sytuacji. Wiemy, że Herobrine nie słucha się nikogo. Już od małego jest strasznie takim rozwydrzonym bachorem. To nie jest dobre. No i ja proponuję, i to jest moja całkiem, prawda, że tak powiem, poważna propozycja. Zamknąć go wraz z palionką w jakimś miejscu kontrolowanym, żebyśmy wiedzieli, co się z nim dzieje. Żeby nie miał możliwości wychodzenia. Kurde, palionka się szczai, stary, jak ją zamkniemy. Tak, dlatego... No chyba, wiesz, że... Wiesz, to nie można właśnie, kurde. W nocy jakoś kopułę wybudować nad ich trzeba tym. Porwać dziecko, stary, no i... Czyli proponujesz porwanie Herobrine'a i zamknięcie go bez matki? Unicestwienie go, a nie, stary. Steve, no nie wiem, no bo co mamy innego, no chcemy tutaj... Dobra, Paweł, twoje zdanie. A propos... Oficjalny statementik, Paweł Paliona. Właśnie. Oficjalny statement. 2 minuty dla ciebie. Nie może być, to jest ukryte, stary. Co jest ukryte? Statement. A. Statementik? No to go odkryj. Właśnie, przed nami. To jest moje prywatne zdanie. Słuchaj, zaraz wszyscy się pokażemy i odkryjemy się, jak prawda, na Sezamie Otwórz się. Dave już się pokazał, ja się pokazałem, ty Paweł również. Dzień dobry, witam serdecznie. No więc co, czyli ostatecznie dalej nie podejmujemy żadnych... Nie. Jak tak mogłeś? Właśnie nie wiem, nie ma, ale... Dobra, nie podejmujemy żadnej decyzji ogólnie na razie, zobaczymy co się będzie działo i tyle. No dobra, czekamy, w takim razie widzowie... Tyle nam pozostało czekać i zobaczymy, co się z Herobrine'em stanie. Siemansko, ziomy.